Mamy środek lata, a zatem czas urlopów, również tych z wędką. Aby porozmawiać o wakacyjnym wędkowaniu, wybrałem się w okolice Dziewoklicza, czyli na wody obwodu numer 5 Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Tak rekreacyjnie dzisiaj przyjechaliśmy po prostu. Czyli typowo wakacyjne wędkowanie? Typowo, tak. Z reguły jeździmy w okolice Gryfina do Żabnicy. Mhm. A dzisiaj tak po prostu po południu. Brat ma akurat jutro pracę, także zbraliśmy się po południu. Ale już coś? Nie, no takie dwie małe rybki, ale to wypuszczamy, bo to nic dużego nie było. Próbował pan co, na sondacza, na okonia? Na okonia raczej, bo w tych wodach to i z brzegu to raczej okoń. Ale tutaj pod mostem sondacz żeruje. Ale ja nie wiem, czy dzisiaj jest dobra pogoda akurat na sondacza. Parę ryb jest. Płotka, leszcz? Prawie sama płotka. A coś większego? Taki leszczy koło kilograma jeden. Ale co, wędkowanie takie rzeczywiście z pasją, czy tylko niedzielne, wakacyjne wędkowanie? Jestem na urlopie i chyba dlatego po prostu, więc... Masz troszeczkę czasu, to można wyskoczyć, usiąść i popatrzeć sobie na tą wędkę. Widzę, wędkuje pan tylko na jedną i to z gruntu. Tak, ja nie lubię latać, wie pan, ja lubię się skupić na jakiejś jednej rzeczy, poza tym dwie wędki to jest dwa razy więcej latania. No to też a prawda. A jeżeli to ma być wakacyjne wędkowanie, to musi być wypoczynek, a nie latanie od jednej wędki do drugiej i jakieś wie pan, stresowanie się, bo tu bierze, tam bierze, to zrobić, to zaciąć. No to jest spokój święty.